Jesteśmy u stóp opactwa kanoników regularnych w Czerwińsku. To obecnie pracują salezjanie. I to miejsce jest szczególne, jeżeli chodzi o Wielką Wojnę z Zakonem Krzyżackim. Odbyła się tu słynna przeprawa przez most, o której będziemy mówić jeszcze później. Tu zatrzymywali się książęta, tu między innymi zmarł Konrad II, książę mazowiecki, i kazał się pochować w opactwie. Tu także przebywali wszyscy inni książęta, później królowie polscy. Czerwińsk nie jest tylko związany z Wielką Wojną, z Zakonem Krzyżackim i słynną przeprawą przez most Łyżwowy w roku 1410, ale także z opactwem średniowiecznym. Kanoników regularnych do Czerwińska sprowadził biskup płocki Aleksander z Malon. Prawdopodobnie przybyli tutaj z opactwa świętego Idziego, z Leudium, dzisiejszy Liège w Belgii. Natomiast samo opactwo powstało z fundacji tegoż biskupa płockiego oraz książąt mazowieckich Bolesława IV Kędzierzawego i Henryka Sandomierskiego, synów Bolesława Krzywoustego. W Czerwińsku naszą uwagę przyciąga kościół zwiastowania Najświętszej Panny Marii, pochodzący z drugiej ćwierci XII wieku. Uznawany jest za bardzo cenny zabytek architektury romańskiej. Kościół został zbudowany z ciosów granitowych jako trójnawowa bazylika, pozbawiona transeptu, z niewielkim prezbiterium. Od wschodu nawy boczne i prezbiterium zakończone były apsydami obecnie nieistniejącymi. Od zachodu kościół zakończono dwoma wieżami czworokątnymi, posiadającymi biforia na trzech górnych kondygnacjach. Szczególnie cenny jest portal romański, znajdujący się w kruchcie, oraz freski i malowidła ścienne pochodzące z pierwszej połowy XIII wieku, przedstawiające sceny ze Starego i Nowego Testamentu. W tym miejscu w roku 1410, dokładnie 30 czerwca, kiedy wcześniej wojska polskie po koncentracji w Olborzu, wojska z terenu Małopolski i Rusi wyruszyły w kierunku Czerwińska, tutaj dotarły, by połączyć się z chówcami mazowieckimi, dokładnie z trzema chorągwiami książąt mazowieckich oraz z wojskami z terenu Wielkopolski oraz z armią wielkiego księcia litewskiego Witolda. Tu 30 czerwca z tamtego brzegu Wisły dokonano
przeprawy przez most wspaniałej konstrukcji, wykonany przez mistrza Jarosława. Podobne konstrukcje już powstawały w Europie, nawet były średniowieczne publikacje na temat budowy takich mostów, ale ten most wykonany przez nieznanego mistrza Jarosława był rzeczywiście wspaniały, łyżwowy, taki pontonowy, po którym przeprawiła się armia polska. Dokładnie 30 czerwca doszło do tej koncentracji i rozpoczęła się przeprawa. Płock, miasto, biskupie, stolica księstwa zachodniego Mazowsza jest związane z Wielką Wojną z Zakonem Krzyżackim 409-1411. Płock został wybrany jako baza zaopatrzeniowa dla armii polsko-litewskiej. Tu także po przeprawie przez most łyżwowy odtransportowano do Płocka ten most na przechowanie. Natomiast, jak wspomniałem, stolica księstwa Siemowita IV, który wcześniej nawet prowadził pewne spory z królem Jagiełą, ale ostatecznie opowiedział się po stronie polskiej w konflikcie z Zakonem Krzyżackim, wystawił ze swego księstwa także dwie chorągwie. Te trzy chorągwie wraz z chorągwią z księstwa Janusza I brały udział w bitwie pod Grunwaldem. Jak wspomniałem, Płock był stolicą, jest stolicą biskupstwa. Katedra pierwotnie romańska z fundacji Aleksandra biskupa, z tego samego biskupa, z którego fundacji powstało opactwo czerwińskie, było w okresie Wielkiej Wojny z Zakonem Krzyżackim siedzibą biskupa Jakuba Skoszkwi, który początkowo zajmował nawet dwuznaczne stanowisko w konflikcie polsko-krzyżackim. Wynikało to z tego, że dobra biskupstwa płockiego leżały na terenie ziem państwa Zakonu Krzyżackiego, między innymi w ziemi dobrzyńskiej czy w ziemi chełmińskiej, i dlatego obawiał się o pustoszenie tych dóbr przez wojska krzyżackie. Stąd, kiedy zwrócił się do niego książę Janusz I, by przysłał posiłki swoje, czy także zobowiązał ludność do pewnej służby na rzecz wojsk księcia Janusza, wówczas biskup płocki Jakub Skoszkwi zakazał i groził nawet kościelną klątwą księciu Januszowi. Ostatecznie jednak w obliczu konfliktu opowiedział się po stronie polskiej i, jak już o tym wspominałem, zagrzewał także rycerstwo polskie pod Czerwińskiem do boju z Zakonem Krzyżackim. Tu, na dworze płockim, w 1409-10 roku także debatowano o małżeństwie księżniczki Jadwigi, córki Siemowita IV i Aleksandry Olgierdówny, z wielmożą węgierskim Janem z Gary. Stąd udawał się na ślub córki na Węgry Siemowit IV. Rola dworu płockiego i Płocka była dość znaczna w czasie tej wojny. Nie tylko, jak wspomniałem, była to baza zaopatrzeniowa dla Wielkiej Armii, ale właśnie tutaj wysyłano korespondencje do Zygmunta Luksemburskiego, do Barbary Cylejskiej, jego żony, do wielkiego mistrza. I na dworze płockim
do końca, do wybuchu, właściwie do zakończenia rozejmu w roku 1410 w czerwcu starano się nie dopuścić do tej wojny. Stąd ważna rola Płocka i tego miejsca, także katedry płockiej, siedziby biskupa Jakuba Skoszkwi. Zanim Malbork został wybrany na stolicę zakonu krzyżackiego w Prusach, ale nie tylko zakonu krzyżackiego w Prusach, tylko całej gałęzi zakonu, to tu w latach 70., u schyłku tych lat, od 1278 do 1281, powstawał zamek Komtura. Zbudowano najpierw część północną zamku, gdzie znalazła się kaplica, rzecz w końcu najważniejsza także dla zakonników, dla modlitwy. Następnie tutaj dormitoria, gdzie spali krzyżacy, oraz kapitularz. Natomiast w części zachodniej, powstało miejsce, siedziba Komtura zamkowego oraz refektarz, czyli miejsce reprezentacyjne Komtura. Tuż przy zamku powstało miasto, które zostało lokowane w roku 1286. W części wschodnio-południowej zaczęto budować stajnie, spichlerze, warsztaty rzemieślnicze. Tak powstawał zamek w Malborku. Kiedy zapadła decyzja w roku 1309, a właściwie wcześniej, o przeniesieniu stolicy zakonu krzyżackiego z Wenecji do Malborka, dokonało to się chyba oddolnie, tak przynajmniej większość badaczy, znawców przedmiotu sądzi, gdyż znaczne tutaj wpływy w ogóle, zwłaszcza na tym terenie, miał Henryk von Plotzke, mistrz krajowy chełmiński. Następnie w XIV wieku rozbudowano Malbork w związku z siedzibą Wielkiego Mistrza. Powstał tutaj wspaniały Pałac Wielkiego Mistrza na średnim zamku, natomiast z dawnego zamku Komtura powstał zamek wysoki, później był zamek średni, to znaczy ten zamek średni usytuowany został na dawnym przedzamczu. Powstał tu także wspaniały refektarz oraz kaplica zamkowa i kaplica świętej Anny, gdzie chowano wszystkich wielkich mistrzów, także i Ulrika von Jungingena, którego także król Jagiełło kazał odesłać po bitwie pod Grunwaldem jego ciało i też je złożono do grobu w kaplicy świętej Anny. Zamek malborski zajmował powierzchnię około 20 hektarów i to była wspaniała rezydencja wielkich mistrzów. Ona kilkakrotnie była większa niż rezydencja króla polskiego Jagiełły, czyli zamek wawelski. Szczyt potęgi zakonu skończył się w roku 1410 i chyba już po tym czasie nigdy zamek malborski nie był tak pełen przepychu, wspaniałości, jak właśnie do klęski grunwaldzkiej. W maju 1409 roku wybuchło powstanie na Żmudzi, inspirowane
zapewne przez Witolda Wielkiego Księcia Litewskiego, chociaż na pewno i król Władysław Jagiełło o tym wiedział. To zaniepokoiło zakon krzyżacki, gdyż Żmudź była zgodnie z układem w Stalinie pod koniec XIV wieku, a następnie w 1404 w pokoju w Raciążu przekazana we władanie zakonowi krzyżackiemu. No ale to była tylko bezpośrednia przyczyna wybuchu konfliktu. Natomiast były także inne. Stąd stan napięcia w stosunkach między Polską i Litwą a zakonem krzyżackim był bardzo duży. Żeby załagodzić narastający konflikt między Polską a zakonem, wielki mistrz chciał spotkać się z polskim poselstwem. Stąd król polski Jagiełło wysłał do Malborka polskie poselstwo na czele z arcybiskupem gnieźnieńskim Mikołajem Kurowskim. 1 sierpnia stanęło poselstwo polskie w Malborku. W czasie tych rozmów padło zapewnienie ze strony arcybiskupa gnieźnieńskiego, że jeżeli wielki mistrz wyprawi się na Żmudź, na Litwę w celu ukarania powstańców, wówczas król polski przyjdzie im z pomocą. Oznaczało to oczywiście agresję polską, czy też zaatakowanie Prus przez wojska polskie. No, to niewątpliwie chyba wpłynęło bardzo negatywnie na porywczego wielkiego mistrza Ulricha von Jungingena, który powiedział, że dziękuję bardzo arcybiskupowi gnieźnieńskiemu za szczerość, że król polski Jagiełło udzieli pomocy i wsparcia Witoldowi, zaatakuje Prusy. I dlatego postanowił, jak to cytuję już za Janem Długoszem, że woli uderzyć na kraj ludny niż na pustkowia. Stąd było to już nieformalne wypowiedzenie wojny Polsce 1 sierpnia. Akt wypowiedzenia wojny nastąpił dopiero 6 sierpnia, doręczony w późniejszym terminie królowi polskiemu w Nowym Mieście Korczynie. Wcześniej jednak w Toruniu, na ratuszu Starego Miasta, uznano króla polskiego nieprzyjacielem zakonu, wrogiem zakonu. I tak wybucha wojna Polski z zakonem krzyżackim. Po zakończonej koncentracji wojsk 3 lipca i szczęśliwym przejściu przez most Łyżwowy pod Czerwińskiem, wojska sprzymierzonych skierowały się ku granicy z państwem zakonu krzyżackiego. Stanęły w Wieżowie, gdzie przybyło poselstwo wielkiego mistrza i Zygmunta Luksemburskiego. Starano się rokować o zawarcie rozejmu, jednak król postawił posłom Zygmunta Luksemburskiego trudne warunki: zwrot ziemi dobrzyńskiej, zwrot Żmudzi oraz wypłata rekompensaty za wyrządzone szkody w czasie ubiegłorocznej, w roku 1409, inwazji, agresji na ziemię dobrzyńską. Posłowie nie mogli przyjąć takich warunków. Tymczasem zarządzono w armii polsko-litewskiej alarm próbny, rozwinięto szyki wojsk litewskich, zarządzono odpoczynek, a następnie poprzez Bieżuń skierowano się na Bądzyn. Tam znów król zarządził krótkotrwały odpoczynek z tego powodu, że wojska przechodziły przez ziemię zawkrzeńską,
którą zniszczono. Ziemia ta, aczkolwiek należała do księstwa płockiego, Siemowita IV, to jednak była w zastawie od roku 1407 w zakonie krzyżackim. Dlatego starano się chyba wymierzyć policzek Siemowitowi IV, który zajmował dwuznaczne stanowisko w czasie tego konfliktu. Dalej już skierowano się w stronę granicy z zakonem krzyżackim i granicę przekroczono 9 lipca. Wtedy to król na Wielkiej Polanie między lasami postanowił rozwinąć wszystkie szeregi armii sojuszniczej. Podniesiono chorągwie, zaintonowano uroczyście Bogu Rodzice. Widok był wspaniały, jak opisuje Jan Długosz i kronika konfliktu. Następnie zbliżono się do Kurzętnika, do jeziora Rubkowo, gdzie postanowiono przekroczyć Drwęce w dogodnym miejscu. Jednak polscy zwiadowcy dowiedzieli się, że nad Drwęcą już czekają wojska krzyżackie. Wielki mistrz odgadł manewr Władysława Jagieły i postanowił obsadzić palisadami przeprawę nad Drwęcy. Ulokowano tam także artylerię krzyżacką i przeprawa przez rzekę byłaby bardzo krwawa, a wówczas na te oddziały, które przeszłyby rzekę, uderzyłyby siły krzyżackie. Postanowiono wtedy jednak nie forsować Drwęcy. Król zarządził odprawę, wówczas powołał ścisłą radę wojskową, złożono z najwybitniejszych dygnitarzy ziemskich, wojewodów, kasztelanów, krakowskiego, sandomierskiego oraz wielkiego księcia Witolda i księdza Mikołaja Trąby. I postanowiono na tej naradzie, że wojska polskie wykonają ruch powrotny, czyli znów skierują się w stronę Lidzbarka Welskiego, żeby skierować się na Działdową. Tak też zrobiono. Dzięki temu forsownemu marszowi wojska przeszły około 40 km i znalazły się nieopodal zamku i miasteczka Dąbrówno nad jeziorem Wielka Dąbrowa. Było to 13 lipca. Wieczorem odbył się szturm i zdobycie tego miasta i zamku. I no niestety spalenia miasta, wielkiej rzezi, pogromu mieszkańców. Po tym dniu 14 lipca obozowano przy spalonym Dąbrównie. Król zarządził odpoczynek wojska, a następnie już o świcie 15 lipca skierowano się na trakt wiodącym z Działdowa do Olsztynka przez Mielno, czyli w kierunku bitwy pod Grunwaldem. Jak wiadomo, krzyżacy, wielki mistrz dowiedział się o spalonym miasteczku 14 i postanowił właśnie, będąc w Lubawie, zabiec drogę królowi polskiemu i tak doszło do spotkania się dwóch wrogich armii pod Grunwaldem. Wojska polsko-litewskie maszerowały głównym traktem, ale przecież nie mogły wszystkie się pomieścić. Była to wielka liczba wojska. Trzeba tu uwzględnić także wozy, na których wieziono zaopatrzenie dla armii, kule armatnie, więc maszerowano różnymi drogami i dróżkami, także takimi małymi leśnymi dróżkami polnymi w stronę właśnie pola bitwy pod Grunwaldem. Lipca o świcie, nie przed świtem, jak pierwotnie zakładano, gdyż z 14 na 15 doszło do załamania pogody. Wiał silny wiatr,
była burza z piorunami i deszcz. Dlatego wymarsz się opóźnił. Także król nie wysłuchał mszy świętej, a codziennie uczestniczył we mszy świętej. Skierowano się na trakt wiodący z Działdowa do Olsztynka przez Mielno i po przejściu kilkunastu kilometrów natrafiono, kiedy dotarto do skraju południowego jeziora Ubień, natrafiono już nad oddziały krzyżackie. Król właśnie wtedy szykował się do wysłuchania mszy, kiedy mu doniesiono, że pojawiły się oddziały krzyżackie. Wówczas postanowił wysłać przednio chorągiew gończą wraz z innymi oddziałami, by przygotowały pole do koncentracji wojsk polsko-litewskich. Marszałek Zbigniew z Brzezia przepędził fortpocztę krzyżacką. Umożliwiło to koncentrację wojsk polsko-litewskich. Król po pierwszej mszy wysłuchał drugiej i w zasadzie przygotowanie wojsk było gotowe, z tym, że wcześniej gotowe do bitwy były oddziały litewskie, litewsko-ruskie na prawym skrzydle. Natomiast kiedy król usiadł na wspaniałego rumaka maści cisawej, którego wybrano z tysiąca dla niego, przywdział hełm i zbroję, wówczas przybyli heroldowie. Nie byli to heroldowie krzyżaccy, ale heroldowie sojuszników zakonu. Przysłanie dwóch mieczy nie było nieznane w ówczesnej kulturze europejskiej i nie dziwiono się temu, jednak demonstracja pychy, jaką okazali heroldowie wysłani od wielkiego mistrza, wzbudziło niechęć Polaków i gniew. Stąd później propaganda polska wykorzystała to w konflikcie z zakonem krzyżackim. Po odjeździe heroldów w zasadzie armia sprzymierzonych była gotowa do bitwy. Wojska krzyżackie przybyły także rano 15 lipca, stąd nie mogły wykonać żadnych wilczych dołów, zasadzek. Doszło do bezpośredniego kontaktu, którego się chyba wcześniej wywiadowcy obu stron nie spodziewali. Front sprzymierzonych ciągnął się w odległości około 3 km. Polacy zajmowali stanowiska bliżej Łodwigowa, natomiast obóz krzyżacki znajdował się w okolicach Grunwaldu i Tannenbergu, czyli Stembarku. Wojska uszykowane były w porządku poszczególnych chorągwi złożonych z kopii rycerskich. Taka kopia rycerska liczyła od kilku do kilkunastu rycerzy. Natomiast jeżeli chodzi o chorągwie, to było ich około 51. Były to chorągwie poszczególnych ziem, chorągwie możnowładców i chorągwie poszczególnych rodów rycerskich. Oddziały polsko-litewskie, jak wspominaliśmy, zajmowały przestrzeń szeroką na około 3 km, podobnie także w głąb około 3 km, gdzie stały ukryte w lesie od wody. Musimy pamiętać, że 15 lipca we wtorek, w dniu rozesłania apostołów, był to dzień upalny po chwilowym załamaniu pogody. Polacy stali od północy, więc w bardziej korzystnych warunkach. Natomiast wojska krzyżackie stały po stronie południowo-zachodnich, tych pól, które nazywamy teraz polami grunwaldzkimi, na tej przestrzeni tych kilku kilometrów, na których rozegrała się ta wielka średniowieczna bitwa. Rozpoczęcie wielkiego bicia, wielkiej bitwy
Rozpoczęło się około godziny 11-12 od zmasowanego ataku prawego skrzydła armii polsko-litewskiej, na którym na prawym skrzydle stały wojska litewsko-ruskie, dowodzone przez wielkiego księcia litewskiego Aleksandra Witolda. Obok nich po lewej stronie stały chorągwie smoleńskie, dowodzone przez brata Jagieły Semena Olgierdowicza. Natomiast w centrum stała polska chorągiew Gończa, która miała wspierać litewskie prawe skrzydło. Natomiast po lewej stronie stały ciężkie chówce polskie. Po około godzinie wielkiej bitwy doszło do załamania prawego skrzydła. Natomiast na lewym skrzydle Polacy odnosili sukces, dlatego że uderzenie polskich chówców odrzuciło oddziały krzyżackie. Jednak początkowo Litwini zaczęli się cofać powoli, natomiast później już przypominało to panikę. I nie był to żaden manewr, jak sądzą niektórzy historycy. Po prostu nie wytrzymali parcia ciężko zbrojnej jazdy krzyżackiej. Jednak nie wszystkie oddziały litewskie uległy panice. Część pozostała nadal w walce, zwłaszcza dzielnie tutaj się spisywały oddziały smoleńskie pod dowództwem brata Jagieły oraz sądzimy, że na pewno wytrwała także w boju polska chorągiew Gończa i inne polskie pododdziały, które wspierały Litwinów. Jednak kiedy wojska krzyżackie, zwłaszcza walczące na prawym skrzydle, sądziły, że już jest po bitwie, rzuciły się w pogoń za Litwinami, to jednak się okazało, że był to taktyczny błąd, dlatego że doszło do pewnego wyłomu. Nadal prowadzona była na lewym skrzydle wojsk polskich zacięta walka, zwłaszcza krzyżacy, widząc sukces na prawym skrzydle, atakowali zaciekle oddziały polskie. Osobiście Wielki Misz poprowadził kilka szarż na polskie formacje. Jedna z nich skończyła się poważnym sukcesem, gdyż upadła wielka chorągiew Królestwa Polskiego. Krzyżacy zaczęli już śpiewać triumfalną pieśń Chrystus zmartwychwstał, Christus entstanden. Jednak było to wszystko przedwcześnie, dlatego że Jagieło postanowił wtedy dosłać świeże odwody, które ukryte były w lesie. To powstrzymało natarcie krzyżackie. Natomiast później także część formacji centrum, które wytrzymało napór krzyżacki oraz powracający Litwini z wcześniejszej ucieczki, włączyli się do tej wielkiej bitwy. Wówczas diametralnie inna sytuacja powstała na polu bitwy. Otóż wtedy właśnie siły krzyżackie były zagrożone. Wtedy wielki misz Ulrich von Jungingen wraz ze swoimi dostojnikami postanowił ratować sytuację. Zebrał około niewielkiego lasku na wzgórku odwód złożony z 15-16 chorągwi. Część tych chorągwi była wcześniej nawet zluzowanych i wypoczętych i postanowił uderzyć na prawe skrzydło wojsk polskich. W czasie tego przemarszu, tego chówca krzyżackiego, jeden z rycerzy, rycerzy łużyckich w służbie zakonu, Dypol von Kekrytz, odłączył się od oddziału krzyżackiego i szarżował wprost na grupę jeźdźców, wśród których stał sam król Władysław Jagiełło. Zwinięto szybko proporczyk, by nie dać znać wielkiemu mistrzowi, że znajduje się tutaj król Władysław Jagiełło. Król Jagiełło rwał się do
stoczenia pojedynku z tym rycerzem krzyżackim. Zwalił go właściwie z konia, poranił, a później już leżącego dobił sam Zbigniew Oleśnicki. Ostatecznie jednak krzyżacy nie zwrócili uwagi na ten mały orszak królewski i doszło do decydującego starcia z polskimi oddziałami. Skończyło się ono tragicznie, dlatego że wielki mistrz nie sądził, że tych 15-16 chorągwi zdoła odwrócić już i tak nieuchronną klęskę. Doszło do walki z polskimi doborowymi jednostkami, głównie chorągwiami małopolskimi, i właściwie już w pierwszym starciu zginął wielki mistrz z ręki nieznanego polskiego rycerza, na pewno nie Litwina, na pewno nie członka taboru, jak wcześniej sądzono. Polegli także najwyżsi dygnitarze krzyżaccy, Kuno von Liechtenstein, wielki komtur, oraz wielki marszałek von Wallenrode. Właściwie cała starszyzna krzyżacka, było braci krzyżaków około 250-300 na polu bitwy pod Grunwaldem. Ze wszystkich 600, którzy byli w tym czasie w Prusach krzyżackich, poległa. Ta resztka krzyżaków zaczęła wycofywać się w stronę swojego taboru w okolicach właśnie Stembarku i Grunwaldu. Tam jednak wówczas została zaatakowana przez siły także litewskie i faktycznie ten bój bardzo zażarty i krwawy o tabor krzyżacki trwał krótko, zaledwie, jak piszą kronikarze, 3 kwadranse. Może trochę dłużej, jednak był to bardzo krwawy bój, w którym poległo większość rycerzy krzyżackich i członków taboru. Reszta już ratowała się ucieczką. Pogoń trwała do późnych godzin wieczornych. Część rycerzy krzyżackich potopiła się w bagnach i w strumieniach, natomiast reszta była albo pochwycona, albo zabijana na szlaku ucieczki. Nie wszyscy jednak rycerze chcieli ginąć, zwłaszcza zaciężni. Ci poddawali się wojskom polskim i tak wielu z tych rycerzy, między innymi także i część chorągwi chełmińskiej pod wodzą Mikołaja Ryńskiego, poddała się wojskom polsko-litewskim. Ci zaciężni zostali wkrótce wypuszczeni na wolność pod słowem honoru. Powołując się na prawo rycerskie, mieli stawić się we wrześniu w Krakowie i zapłacić okup. Zachowały się, jak wiemy, dokumenty tych rycerzy, którzy później zobowiązali stronę krzyżacką do zapłacenia za nich okupu. Bitwa kończyła się w późnych godzinach wieczornych zupełną, totalną klęską wojsk krzyżackich. Nie tylko polegli wszyscy najważniejsi dygnitarze krzyżaccy wraz z wielkim mistrzem, ale także większość oddziałów krzyżackich, które były tam zgromadzonych. Była to jedna z największych średniowiecznych bitew. Przyjmuje się, że w tej bitwie uczestniczyło około 60 tysięcy zbrojnych mężów. Po stronie krzyżackiej było to 15 tysięcy kawalerii, jazdy, po stronie polskiej 20 tysięcy i 10 tysięcy Litwinów oraz około kilka tysięcy po jednej i po drugiej stronie, w sumie może ponad 10 tysięcy członków taboru. Była to jedna oczywiście z największych i najkrwawszych bitew średniowiecznej Europy, która zdecydowała o zmianie na mapie Europy Środkowo-Wschodniej. Od tego czasu to strona krzyżacka jest w defensywie. Mimo że później Polacy nie zdobyli Malborka, to trzeba uważać, że był to olbrzymi sukces, dlatego że już później nigdy zakon krzyżacki nie zagroził Unii Polsko-Litewskiej.
litewskiej. Na drugi dzień po bitwie zbierano wszystkich poległych i chowano, opatrywano rannych. Także odnaleziono ciało wielkiego mistrza i najwyższych dostojników krzyżackich, które odesłano do Malborka. Wielkiego mistrza pochowano w kaplicy świętej Anny. Natomiast większość poległych rycerzy pochowano właśnie tu, w tym miejscu, miejscu kaplicy, która została postawiona przez krzyżaków w roku 1411. Może też niedaleko tego miejsca poległ sam wielki mistrz. Znów jesteśmy pod Malborkiem, ale dopiero w roku 1410. Po klęsce zakonu krzyżackiego na polach Grunwaldu wojska polskie i litewskie, posiłki ruskie, tatarskie długo nie odpoczywały, gdyż trzeba było pośpiesznym marszem udać się do stolicy zakonu, by ją zdobyć. Był to wielki szok dla krzyżaków. Z zachowanych relacji wiemy, że początkowo znajdujący się tutaj krzyżacy w Malborku nie wierzyli w ogóle, że doszło do takiej wielkiej katastrofy, że poległ wielki mistrz. Wszyscy najwyżsi dygnitarze krzyżaccy, prócz chyba tylko szpitalnika i komtura elbląskiego, Tettingena. Stąd wiele warowni krzyżackich, zamków poddawało się królowi polskiemu. Także biskupi z terenu władztwa państwa krzyżackiego także poddawali się królowi polskiemu. Jednak zmęczone wojsko, i tak przyspieszono ten marsz, gdyż wypoczywała tylko ta armia przez jeden dzień, stawiła się po takim wyczerpującym, być może długim marszu dopiero 25 lipca 1410 roku pod Malborkiem, ale już tutaj od wielu dni, co najmniej od tygodnia, bo 18 lipca już tu pojawił się ze swoimi oddziałami komtur świecia Heinrich Plauen, który był energicznym wodzem, znakomitym strategiem oraz kimś takim, który potrafił zapanować nad tragiczną sytuacją, w jakiej znalazł się zakon. Opatrzył mury, wzmocnił załogę. No, krzyżacy byli tutaj zaopatrzeni znakomicie, spichlerze były pełne, była także amunicja, broń, więc można było się bronić. Mimo nagłego, natychmiastowego natarcia przez wojska polsko-litewskie, twierdza malborska nie została zdobyta. Sądzono, że może uda się to przez zaskoczenie z marszu. Krzyżacy wcześniej na rozkaz Plauena spalili także miasto, które tu przylegało do twierdzy malborskiej. Stąd uniemożliwiło Polakom atakowania z terenu miasta twierdzy. Stwarzało to poważne trudności. Poza tym ta zmęczona armia polsko-litewska nie posiadała odpowiednich machin oblężniczych. Artyleria z okresu średniowiecza to nie ta późniejsza, która kruszyła potężne twierdze w okresie nowożytnym. Dlatego, że mimo wielkiego hartu, starania się, odwagi wojsk polsko-litewskich, nie udało się do początku września zdobyć Malborka. I ostatecznie, kiedy dowiedziano się o przybyciu tutaj oddziałów także z Inflant, postanowiono rozpocząć petraktację. Rozpoczął je z ramienia króla polskiego Witold z marszałkiem inflanckim. 8 września doszło do zawieszenia broni. Następnie 18 września odstąpiły spod Malborka wojska litewskie. W ślad za nimi podążyły chówce 3 chorągwie mazowieckie. A następnego dnia, 19 września, dopiero odeszła spod murów Malborka, odeszła armia polska, która jeszcze po drodze 21 września zdobyła twierdzę w Radzyniu. Mimo zdobytych wielu twierdz, poddania się zamków krzyżackich,
świetnej postawy, propolskiej postawy i antykrzyżackiej, miasta Gdańska, miasta Starego Torunia, nie udało się jednak zdobyć Malborka. Stało się to dopiero po wielu latach, w czasie wojny trzynastoletniej, kiedy to 6 czerwca roku 1456 właśnie do Malborka przez most wjechał uroczyście Kazimierz Jagiellończyk, a wcześniej wyjechał tą samą drogą wielki mistrz Ulrich von Richthofen, który już nigdy więcej nie stanął w tym Malborku. Skończyła się era zakonu krzyżackiego w tej wspaniałej, średniowiecznej twierdzy. Toruń odegrał ważną rolę w stosunkach Polski z zakonem krzyżackim w czasie Wielkiej Wojny. Po bitwie pod Grunwaldem opowiedział się po stronie króla polskiego, a następnie po bitwie już pod Koronowem podpisano w Toruniu 1 lutego 1411 roku tak zwany pierwszy pokój toruński. Strona polsko-litewska odzyskiwała Żmudź, ale tylko do czasu życia Jagieły i Witolda. Natomiast ziemia dobrzyńska wracała do korony polskiej, a ziemia zawkrzeńska do księstwa płockiego, Siemowita IV. Toruń jest także związany z tak zwaną wojną trzynastoletnią. Także po jej zakończeniu, zwycięskim dla strony polskiej, podpisano tak zwany drugi pokój toruński, w wyniku którego Polska odzyskiwała Pomorze Gdańskie, ziemię chełmińską, michałowską oraz Warmię. Natomiast wielki mistrz stawał się radcą senatorem Królestwa Polskiego. Nastąpił wówczas zmierzch zakonu krzyżackiego, który doprowadził ten organizm do sekularyzacji i do końca zakonu krzyżackiego w Prusach w 1525 roku.